Siemaneczko wszystkim, ja jestem Doktor i zapraszam na najnowszy odcinek z gry Forza Horizon 5. Tym razem prezentujemy sobie najnowszy bolid ze stajni Buddy z Illegal Knights. Jest nim Lamborghini Aventador. Tak się prezentuje. Wczoraj była odsłona, premiera tego lampka. No i nagrywamy odcinek, żeby wam pokazać, jak wygląda w grze. Na wstępie wal suba, wal dzwona, jak się podoba materiał. No i lecimy. Więc tak, autko z winylem, pobranym od innego gracza, nie robiłem go sam. W opisie opiszę, który gracz, jak się nazywa winyl. To jest chyba najlepszy z gotowców, które już były dostępne. Uważam, że najbardziej zbliżony do oryginału. Więc go sobie pobrałem, już nie robiłem samemu. Samemu robię do Need for Speeda dla zainteresowanych, bo niestety nikt tam nic chyba już nie zrobi, więc ja robię dla moich widzów. Ale to pewnie jeszcze, no nie wiem kiedy będę miał czas, dzisiaj zacząłem, ale nie wiem kiedy skończę. No tutaj już mamy gotowca. Oczywiście Lambo jest z 2012 roku. Mamy jeszcze w grze dostęp do Lamborghini Aventadora z 2016 roku. Ale niestety on nie posiada pakietu Liberty Walk, tego bodykitu. Więc bazujemy sobie na starym Lambo. I dzięki temu właśnie wygląda jak wygląda. Mamy ten spoiler, poszerzenia i tak dalej. W tym młodszym nie możemy tego zrobić. Więc bajerka jest. U Buddy mamy napisy na oponach Pirelli P0. W grze tutaj nie możemy też tego zrobić. Jedyne opony, jakie możemy zrobić, to właśnie Horizon Forza. Ewentualnie możemy bez zrobić, tak? To już zależy, jakie jakości chcemy opony wyścigowe i tak dalej. Więc naprawdę, naprawdę kawał fajnego auta. I ktoś bardzo fajnie zrobił winyl. Tak się to prezentuje. A tak autko pracuje. Dobra, jedziemy się, przejedziemy na jakiś wyścig. Od razu powiem, że na tym setupie, który mam teraz ustawiony, mam zrobione 1500 koni w tym Lambo. W oryginale Buddha ma 740 i zrobiłem tylko wydech jak na razie, więc podejrzewam, że tam będą wsadzać jeszcze tu i turbo i tak dalej. Ale na razie ja w grze zrobiłem już na maksa, na oryginalnym silniku. Więc ciężko się jeździ tym Lambo. Tym bardziej na gorszych oponach, tak? Bo specjalnie, żeby były napisy na oponach, są gorsze. Ale zrobimy, spróbujemy zrobić sobie wyścig. Pięknie strzela. Szkoda, że twórcy gry tej oto nie zrobili nowych aut i nowych tych bodykitów, kurczę, tylko wszystko bazują na przeniesionym z Forza Horizon 4. Tak samo nie ma nowych BM-ek, tych bobrów, Audiczek nie ma nowych, może kiedyś dodadzą. Chciałem wjechać do tunelu, ale dobra, prowadzi ten do tego. 200 meters, turn sharp right. Turn sharp right.
nagrać ten film na kierownicy, ale naprawdę ciężko się jeździ tym autem. Jadę na padzie, żeby było łatwiej. Turn left. Jak Illegal Nights, to pojedziemy sobie nielegalne wyścigi, mocne. You have arrived at your destination. Trzymajcie kciuki. Naprawdę ciężko się jeździ tym autem, wynosi go na zewnątrz strasznie, tym bardziej na tych słabszych oponach. W tym pakiecie Liberty Walk nie możemy ustawić sobie aerodynamiki, już lepszego docisku i tak dalej. Więc niestety auto trochę lata. Dobra, pójdźmy już. Jak widzieliście, nawet kurde łagodny zakręt, ja wypadam, w ogóle się auto nie trzyma. To jest ciągła walka. Powolutku jechałem. Tak wyjechałem z ruchu. Nie, dobra, cofamy jeszcze raz. Kurde, ale słabo wyjdzie na film. Dobra, jedziemy. No i jeszcze mnie zepnął, no to jest dobra. Ale ujęcie kamery. Nie było nic widać. Autostradę przesunąłem. Od razu sprawdził pomoc. Thank you.
Jadę na seryjnej skrzyni biegów, więc też nie wyciągałem biegów ani nic. No dobra, odcina jest skrzyni. I wam jeszcze zaprezentuję co i jak. Aventador LP700 2012 rok. I tutaj mamy właśnie Lamborghini Aventador Super Veloce 2016 rok. I właśnie tutaj nie mamy tego pakietu. Innych rzeczy nie mamy do wyboru, więc pozostaje nam bazowanie na tym starym. No i tutaj mamy ten body kit Liberty Walka. Bez niego wygląda tak, z nim tak. Silnik zostawiłem fabryczny, nie wkładałem, Racing V12. I mamy, ale teraz zobaczę, 1515 koni, 1494 newty, 1353 kilowagi, pojemność 7 litrów. Kawał potężnej fury. Wejdę w Forza Vista, żeby wam zaprezentować dokładnie jak się prezentuje. Czarne felgi, najbardziej przypominające te właśnie buddy z Illegala. No i tyle, więc w opisie zostawię dokładne informacje a propos winylu. I pamiętajcie bazować właśnie na tym Lambo, żeby jak chcecie sobie zrobić replikę. Tyle, strzałeczko i do następnego, cześć!